Socjaldemokracja Polska, bardzo proszę. Pani minister, szanowni koleżanki i koledzy. Chciałabym sprawę postawić troszeczkę inaczej. Otóż nie wyobrażam sobie, żebyśmy chcieli konfliktować dwa środowiska. Lekarzy z pielęgniarkami czy pielęgniarek z lekarzami. Cofnę się do sytuacji każdego ze szpitala i do kontraktów, które są zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to wszystko naczynie połączone. Otóż mamy szpital, mamy dyrektora tego szpitala, menedżera, który dzisiaj na pewno jest dużo lepszy niż przed paroma laty. Mamy warunki, w jakich funkcjonuje szpital, bogatszy, mniej bogaty. Przede wszystkim mamy pacjenta, który w tym szpitalu chce się leczyć i który zgłasza się w swojej tam kolejce i oczekuje miesiącami, a nawet i latami na zabieg. I mamy tych, od których to leczenie zależy, lekarze i pielęgniarki. I teraz jednocześnie mamy sytuację, w której znajduje się nasz kraj i wiele krajów Europy. Mamy starzejące się społeczeństwo. W związku z tym ciągle tłumaczenie przez panią minister, mówienie o tym, że tych środków się rzuca więcej, a ciągle pacjenci są niezaspokojeni, że mamy o taki i taki procent więcej tych funduszy, no nijak się ma do aktualnej sytuacji, jaka czeka nas przez najbliższe lata. Stąd też te pieniądze, które otrzymywane są w kontrakcie, muszą być dzielone na wszystko. Stąd też również wiemy, że pacjent nie będzie zabezpieczony zdrowotnie, jeśli nie będzie miał kto go leczyć. Dyrektor szpitala jest w bardzo trudnej sytuacji, bo chce utrzymać swoich lekarzy, chce utrzymać pielęgniarki. I starcza i nie starcza mu, wystarcza na to, żeby zabezpieczyć zaspokojenie potrzeb zdrowotnych. W związku z tym pies jest pogrzebany gdzie indziej, oczywiście w środkach, które docierają do szpitala. Pies jest pogrzebany w tym, dlaczego nie mamy ciągle wystarczających środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie chciałabym, ażeby dobrym lekarzom obcinać pensje, nie chciałabym, żeby skłócać pielęgniarek z lekarzami. W związku z tym moje pytania są dwa. Po pierwsze, jak w świetle zakontraktowanych usług należy zabezpieczyć zdrowie pacjenta? Jak można w tejże puli zachowywać się tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? Trzeba kogoś skrzywdzić. No dzisiaj krzywdzeni są najbardziej pacjenci, którzy oczekują miesiącami na lata. Nie zgadzam się z tym ostatnim pomysłem państwa, dziękuję, który będzie poseł mówił, że będzie sprawdzał, gdzie są pacjenci i wykreślał z poszczególnych miejsc. Chcę powiedzieć, że oni się boją, dlatego to czynią. I drugie pytanie chciałam zapytać, już kończę pani marszałek, ażeby rząd odpowiedział na to, czy nie można jednak pomyśleć o minimalnej płacy dla pielęgniarek, ponieważ jest to jednak mimo wszystko konstytucyjne, bo celnicy sobie to walczyli. Dziękuję. Jarosław Kaczyński.